regine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, donna del futuro, aprici il cammino. Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, silenzio di chi scopre una presenza. Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, donna del futuro, aprici il cammino. Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, silenzio di chi vive in comunione. Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, donna del futuro, aprici il cammino. Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, silenzio di chi è uno nel suo spirito. Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi. Pokój dobry, kochani. Nadszedł ten piękny dzień. Mówię do was z takim jakimś zastanowieniem głębokim i z taką uwagą na słowa, ponieważ dane mi dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca, 6 lutego, być w sanktuarium Matki Bożej Miłości, Santa Maria Divinis Amore. Możemy sobie przetłumaczyć właśnie w taki sposób, że Maryja jest tą, która pierwsza przyjęła Bożą miłość. Samego Boga, który jest miłością. Ale o tym za chwilę. Jesteśmy w cudownym miejscu. Jak każde miejsce jest cudowne, bo Bóg przychodzi do każdego miejsca, do każdego wielkiego miasta, do każdej małej wioski, do każdego serca, do tego najbardziej potrzebującego. Bóg przychodzi jak najprędzej tylko można, natychmiast, jak tylko człowiek zawoła o tą łaskę. Kochani, za mną jest świątynia. Troszeczkę mi tak przypomina z filmów świątynię jakby w Meksyku. Witam was w to południe, dochodzi godzina 13. W pierwszą sobotę miesiąca w kościółku właśnie się kończy msza święta. Dzisiaj mamy kolejny punkt do przeczytania z listu papieża Franciszka. Kochani, najpierw kilka słów o historii tego miejsca. Kochani, jest XII-XIII wiek i na tym wzgórzu, kilkanaście kilometrów od Rzymu, został zbudowany zamek. Wokół nas są pola, nie są to pola żyzne, tylko w czasie takim zimowym, kiedy tutaj te pola się zazieleniają, byli pasterze i wypasali swoje owce, a tutaj na tym wzgórzu był zamek. Miał 6 czy 8 wież. I pewnego razu, już wiele wieków później, 1740 roku, bodajże w styczniu, to jest mniej ważne, pewien człowiek pielgrzymował do Rzymu. Zgubił drogę, już zapadł zmrok, zbliżał się do tego zamku i nagle go napadły psy pasterskie. Zaczęły go już szarpać, a on zobaczył wieżę, a na tej wieży piękny wizerunek Matki Bożej. Nad Matką Bożą Duch Święty, Matka Boża trzyma Dzieciątko, po prawej i po lewej stronie aniołowie.
i zawołał: Maryjo, łaski. W tym momencie psy uciekają, zostawiają go, bo doświadczyły czegoś niewytłumaczalnego. Matka Boża zstępuje i udziela łaski wolności temu człowiekowi. Ratuje mu życie. To jest pierwsza połowa XVIII wieku. I ten człowiek po bliskich tu miejscowościach głosi, że otrzymał łaskę, że prosił Maryję i został uwolniony, że uratowała mu życie. Potem kolejne lata, wieki mijają. Jest 1944 rok. 4 czerwca papież Pius XII składa ślub w Rzymie, w kościele świętego Ignacego, gdzie tam był przeniesiony obraz właśnie z tego kościółka, dokładnie z tej wieży, bo potem wam powiem, gdzie on teraz jest. Jest tutaj, w tym kościele. Za chwilkę będą pielgrzymi wychodzili. I papież złożył ślub, że jeżeli zachowa Rzym od zniszczenia, bo Niemcy się jeszcze bronili, a wojska amerykańsko-angielskie wkraczały, papież uczynił ślub, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby odnowić to sanktuarium, starać się o poprawę życia Rzymian, moralnego życia. I faktycznie 4 godziny później Niemcy opuszczają miasto, miasto ocalało. Być może dzisiaj byśmy nie mieli tych pięknych wszystkich zabytków, byłyby zniszczone, tak jak nasza umiłowana stolica Warszawa. Kochani, jesteśmy na tym wzgórzu, gdzie właśnie w kościółku dzisiaj jest ten piękny obraz, który już widzieliście i jeszcze zobaczycie. Kochani, sanktuarium maryjne, tak jak nasz Gietrzfałd, tak jak Lourdes, Fatima, tak dla tego regionu Latium i samego Rzymu, to jest miejsce maryjne. Tutaj był papież Jan Paweł II, był 3 razy, był Benedykt XVI, chociażby 1 maja tu Benedykt XVI przybywał, aby rozpocząć nabożeństwa różańcowe. Czyli, kochani, ta teologia mówienia o Bogu, o Jego miłości spełnia się w życiu praktycznym. To znaczy w tej naszej pobożności do Matki Najświętszej właśnie przez różaniec. Ale nie tylko. Tutaj, kochani, jest spowiedź. Są spowiednice po jednej i po drugiej stronie. Kapłani słuchają spowiedzi, jest kaplica adoracji. Też wam pokażę. To naprawdę tętniące życie wiary. Można by powiedzieć, że Zachód taki jest zgniły i jakby zniszczony. Tak, w wielu miastach kościoły są burzone, zmieniane na inne rzeczy, jak biblioteki, dyskoteki i inne rzeczy. Nasze serce z tego powodu boleją, ale jest wiele takich miejsc, gdzie ludzie naprawdę szukają Bożej miłości. I kończąc, chcę wam właśnie powiedzieć, że przyjechałem tutaj w ten piękny, słoneczny, dzisiaj jest 20 stopni, wyjątkowo, wyjątkowo. Przyjechałem sobie rowerkiem. Ostatnie kilometry były pod wiatr. Jak teraz widzicie, słyszycie, ten wiatr jest mocny. Niech to będzie właśnie dla was i dla mnie tą pociechą, że Boży Duch przychodzi jak wiatr. Przychodzi jak wiatr, żeby nie tyle przewietrzyć na nasze głowy, wnętrza, to żeby nam właśnie przynieść ten delikatny powiew Bożej miłości. Bo Bóg nie przychodzi w ogniu, w nawałnicy, przychodzi w delikatnym powiewie. Taka jest piosenka. W delikatnym powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Właśnie, bo Bóg jest miłością. I niech to miejsce, to sanktuarium, każda nasza modlitwa, niech się zaczyna od wezwania do Ducha Świętego. Duchu Święty, Boża miłości. Bo Duch Święty ma taką też, ma takie imię, Boża miłość, miłość sama. Przyjdź do mnie, ogarnij mnie, chcę przyjąć Twoją miłość, chcę nieustannie Ciebie poznawać, że jesteś miłością. Zacznijmy za chwilkę czytać nasz list o świętym Józefie. Dzisiaj, kochani, punkt 4 listu papieża Franciszka Ojcowskim Sercem o świętym Józefie. Nosi on tytuł Ojciec Przyjmujący.
Józef przyjął Maryję, nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom anioła. Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologia, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który choć nie ma wszystkich informacji, opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak postąpić najlepiej, Bóg pomógł mu w wyborze, oświetlając jego osąd. Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowania, by uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze. Akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Życie duchowe ukazywane nam przez Józefa nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. Jedynie na podstawie tego przyjęcia, tego pojednania, możemy również wyczuć wspanialszą historię, jej głębsze znaczenie. Zdaje się, jakby to było echo żarliwych słów Hioba, który odpowiada na zachętę swojej żony do buntu ze względu na całe zło, jakiego doznał. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia. Przyjście Jezusa między nas jest darem Ojca, aby każdy mógł się pojednać z rzeczywistością swojej historii, nawet jeśli jej do końca nie rozumie. Podobnie jak Bóg powiedział do naszego świętego Józefie, synu Dawida, nie bój się. Zdaje się powtarzać także i nam. Nie lękajcie się. Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Życie każdego z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. Nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami. Nawet jeśli nasze serce coś nam wyrzuca, On jest większy od naszego serca i zna wszystko. Kochani, tutaj zróbmy sobie właśnie małą przerwę. Za chwilkę sobie zjadę na dół, wybiorę inne miejsce, tam dokończymy ten czwarty punkt. Miejmy właśnie przed naszymi sercami naszą rzeczywistość, że czasami nie jest tak, jak my żeśmy sobie wyobrażali. Tak jak Józef wyobrażał sobie małżeństwo z Maryją w normalny sposób, a przyszło coś ponad to, co sobie wyobrażał. Nie było to dla niego łatwe, ale przyjął, zaakceptował i rozpoczął drogę z tą nową rzeczywistością, w której został postawiony. I to zaakceptował.
noc ciemna i zła wypełni moje serce jak mgła. Nie lękam się, bo ty tak blisko jesteś mnie. Tak blisko mnie, twój słodki szept, przypomnij z moich snów ten najlepszy sen. Kiedy tak blisko jesteś mnie, a ja nie lękam się. I nie opuszczaj mnie, o nie, nie odstępuj mnie, nie, 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 nie. Tylko bądź blisko, bądź na zawsze przy mnie, bądź. I choćbym upadł, a cały świat w posadach zachwiał się i w otchłań spadł, nie lękam się, bo twoja miłość nie odstępuje mnie. Zamieniasz noc w cudowny świt i rosą wymalujesz mi jedyną drogę, którą mogę do ciebie zawsze iść. I nie opuszczaj mnie, o nie, nie odstępuj mnie, nie, 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 nie. Tylko bądź blisko, bądź na zawsze przy mnie, bądź. Jesteśmy, kochani, przed grotą Matki Bożej z Lourdes. I tutaj jeszcze kilka zdań na zakończenie tego czwartego punktu, który brzmi: Ojciec przyjmujący. Po raz kolejny powraca realizm chrześcijański, który nie odrzuca niczego, co istnieje. Rzeczywistość w swojej tajemniczej nieredukowalności i złożoności jest nośnikiem sensu istnienia z jego światłami i cieniami. To właśnie sprawia, że apostoł Paweł mówi: wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, a święty Augustyn dodaje: nawet i ze złego. W takiej ogólnej perspektywie wiara nadaje sens każdemu wydarzeniu radosnemu lub smutnemu. Patrzę, bo wojskowi jeżdżą, a ja jestem bez maseczki, żeby nie robić żadnych niedomówień. Dobrze, jeszcze 2-3 zdania. Nie chcemy zatem myśleć, że wierzyć to znaczy znajdować łatwe, pocieszające rozwiązania. Wiara, której uczył nas Chrystus, jest raczej tą wiarą, którą widzimy u świętego Józefa, nie szukającego dróg na skróty, ale stawiającego czoła z otwartymi oczyma temu, co się jemu przytrafia, biorąc za to osobiście odpowiedzialność. Akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji innych, bez wykluczenia, takimi, jakimi są, zastrzegając szczególne umiłowanie dla słabych, ponieważ Bóg wybiera to, co słabe. Jest ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem i nakazuje miłować cudzoziemców. Wyobrażam sobie, że postawa Józefa była dla Jezusa źródłem inspiracji dla przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu. Kochani, kończąc ten czwarty punkt w tym miejscu, ten piękny kolejny dzień skupienia w tym przepięknym sanktuarium Matki Bożej Miłości, za chwilkę kilka obrazów tych pięknych kwiatów, które tutaj mnie otaczają, i podejdziemy sobie do Matki Bożej z Lourdes. Pokój, dobro i niech ta Boża miłość nas rozświetla i niech tą miłością obdarzamy innych. Bóg zapłać, kochani, że mogę z wami wędrować właśnie jako ten pielgrzym z Bogiem. Thank you.